Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym zajmiemy się tematem poruszanym już przez bardzo wiele osób. Ile osób, tyle opinii. A jak ja to robię? W dzisiejszym odcinku szykujcie się na mój przepis na docieranie silnika. Ponieważ no, zauważyłem, że bardzo dużo osób ogólnie na YouTube pokazuje, jak dociera takie silniki. Myślałem, że też chyba nagram taki odcinek, bo nie wiem, czy było na kanale. Dużo razy pisałem, odpowiadałem wam tak pokrótce, ale nigdy nie pokazywałem, jak jeżdżę i docieram sprzęta. Powiem wam szczerze, no jest zainteresowanie MRF-em, ale przeważnie no, oferty nie są zakuszące. No i doszedłem do wniosku, no jest na okresie docierania, przejadę się przynajmniej jeszcze, żeby się nie okazało potem, że coś wyjdzie, że będzie jakaś awaria mała albo coś, jak przyjedzie jakiś kupiec, więc no, przejedźmy się nim, nie? Przejedźmy się, sprawdźmy, jak to chodzi i przy okazji zobaczycie, jak mniej więcej docieram. Od razu wam mówię, nie pojadę w las, nie będę jeździł po jakichś takich błotach, ponieważ nie chcę go za bardzo upierdzielić. Jest plan, żeby sobie pojeździć po takich drogach szutrowych, po jakimś asfalciku, tak, po takich lekkich, można tak powiedzieć, lekkich terenach. No tyle. I przynajmniej pozwiedzać, zobaczyć, co tu się na wsi dzieje, ponieważ no, nie mam ostatnio czasu za bardzo jeździć. Mój przepis na docieranie. Zapraszam na film. Oczywiście zanim pojedziemy, trzeba motorek wygrzać. Mianowicie na razie jest na ssaniu, więc niech sobie chwileczkę pochodzi, jakąś dobrą minutę i zobaczymy, czy będzie się dało wyłączyć ssanie, więc widzimy się za jakąś minutę. Jak ma troszeczkę za wysokie obroty, zawsze można delikatnie opuścić ssanie. Tak jak ja to zrobiłem, delikatnie ssanie opuściłem, więc teraz nie ma pełnego ssania, no i zostawimy go tak, niech się nagrzeje. A few moments later. Dobra, pochodził chwilę, wyłączamy ssanie, zobaczymy, czy będzie chodzić. Chwileczkę jeszcze pochodzi, zmieniam kamerkę i jedziemy się nim przejechać. Dobra, pochodził sobie chwilę, jedziemy. Jedynka. Łożysko się chyba tam troszeczkę zaczęło szumieć. Jak coś, żebyście widzieli taki niepokojący głos. Na przykład jest dość mocna górka i czujemy, że motor ma trochę ciężej. No to dajmy mu lekki jeden bieg niżej. Jedziemy na jednym biegu niżej. Po prostu, żeby motor nie miał za dużego obciążenia, nie?
lepiej idzie na dotarciu. Ale przełożenie by się przydało troszeczkę szybciej. Hamulce z przodu żyleta. Czwóreczka, hamujemy czwóreczką. Zawieszenie gnik popracuje, zobaczymy czy jest wszystko szczelne. Czwórka. No jak widać po prostu jadę normalnie. Zbytnio nie cuduję, spokojnie, normalnie sobie jadę. Nie cuduję przy tym okresie docierania. Wszystko zależy, jakim stylem, jaki styl jazdy obejmiecie. No i jesteśmy na miejscu. Motorek się troszeczkę niestety ubrudził. Starałem się, żeby nie jeździć po takim błocie, no ale nie ukrywajmy, że się nie dało i troszeczkę się ubrudził, no niestety. Podczas jazdy wam tam za bardzo nic nie gadałem. Po prostu skupiłem się na jeździe, po zwiedzaniu miejscówek. W przejechaniu się po prostu. Chciałem się przejechać, więc się przejechałem. No i teraz jaki jest sekret? Jaki jest teraz sekret całego tego docierania? Jak to robić? No mianowicie całym sekretem i to wszystko to jest po prostu jazda normalna, jak się jeździ, tak się jeździć, jeździć normalnie motorem i pilnować tylko, że jak czujecie, że motor ma ciężej, ciężko pod górkę na przykład, no to zbić ten jeden bieg w dół, po prostu żeby nie jeździć pod takim obciążeniem, ten silnik nie pracował dużym. Tak samo w drugą stronę, że jak jest prosta,
no to nie trzymajcie cały czas na pełnym gazie, po prostu no, najlepiej jechać spokojnie, nie? Tak pół gazu, coś w tym stylu, nie cały gaz i lecimy parę kilometrów, tak? Bo wtedy pasuje robić jakieś przerwy, nie? Żeby ten silnik troszeczkę ostygł. I tak samo trzecia opcja, no to jest taka, że tak samo pasuje go nie przegrzać. Więc jaki jest przepis? Nie obciążać za bardzo silnika, nie pałować za bardzo i nie przegrzać silnika. Jak pałujecie, dużo ostro jeździcie, no to róbcie przerwy, żeby ten motorek troszeczkę tam miał, mógł ostygnąć i się tak, no nie przegrzał, nie przetarł się wam, no. Bo na początku są części mocno spasowane, w szczególności jak traficie na taki set, na przykład jak ja mam, ja miałem, czyli cylinder strasznie pasowny do... Wtedy przegrzanie to jest zabójstwem dla tego silnika. No i zaraz będziecie jeszcze się pytać, ile docierać. No, cały bagiek wyjeździcie na spokojnie. Jak jeździcie troszeczkę ostrzej, no to... No tak, dwa baki powiedzmy, jeden, dwa baki, tak jeździć spokojniej. A potem już tak po jednym baku już możecie tak spokojnie, tak mocniej mu zacząć tam troszeczkę dawać w palnik, nie? Ale też robić, też pilnować, żeby nie przegrzać, żeby no, żeby silnik wam długo pracował. Ja ogólnie może tak powiedzieć wam, że jeżdżę przez cały okres eksploatacji motorku, ja bym jeździł w okresie docierania, czyli po prostu na prostych za bardzo mu nie daję w palnik, robię przerwy, jak i za bardzo nie jeżdżę pod dużym obciążeniem, wolę zawsze dać biega w dół niż zbytnio przydławiać ten silnik. No i u mnie dlatego się praktycznie nic nie dzieje z żadnym motorkiem, dlatego praktycznie skrzynie nic nie siadają, bo no, jeżdżę z głową. I każdemu wam polecam jeżdżenie z głową. Jeśli chcecie wariować, no to róbcie te przerwy, a jeśli jeździcie spokojniej, no to jeździcie normalnie, tak jak jeździcie. Więc nie przejmujcie się wtedy docieraniem jakimś, no, jeśli jeździcie spokojnie. I a propos jeszcze skrzyni biegów, w tym odcinku mogę to poruszyć. Mianowicie na przykład jak jedziecie na luzie z górki, zapierdzielacie z jakiejś dużej górki na luzie, to jak zjedziecie na sam dół, praktycznie nie wrzucajcie podczas jazdy na luzie. Po prostu jak z rozpędu jesteście rozpędzeni na luzie, nie wrzucajcie biegu w pitbike'u, najlepiej się zatrzymać całkowicie i wtedy dopiero wbić tą jedynkę albo no jedynkę najlepiej i ruszyć, ponieważ no te wałki tam w środku, to w skrzyni podczas jazdy na luzie, a potem nagle wrzucicie mu bieg, no może być zgrzyt i skrzynia cierpi, więc jeśli na przykład lecicie z górki, zalecałbym zatrzymanie się i bicie tego pierwszego biegu i dopiero jazdę, nie? Bo widziałem już nieraz na filmikach na YouTube, jak ludzie robią, a to nie jest zdrowe dla tej skrzyni biegów, a potem są takie właśnie tam problemy, że tryby wam ulatują w skrzyni. A ja cóż, no, lecę do roboty, mam troszeczkę dzisiaj i was zostawiam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej! Thank you.